Siema! Z tej strony najciemniejszy Nocturn w historii i dzisiaj gram w Tryndamera i przegrywam na level 1 enemy team. Nie no dobra, gram w Tryndamera pod full leczenie. Zgadza się, będę się dużo leczył. Czy jest to jakiś mega potężny OP build? Nie wiem, to się dopiero okaże. Plan jest taki, żeby złożyć Botrka, Ravenous Hydrę i wszystko inne, co daje leczenie. Moja pasywa też leczy, jeśli nie wiedziałeś. A to daje dużo AD, więc będę mógł mordo... Ty tu dajesz 60 AD? To postać nie jest zbalansowana przecież. Dobra, nieważne. O czym ja myślałem? Ogólnie nagrywam to od razu po tym, jak nagrałem poprzedni film, więc na pytania pewnie będę odpowiadał może w komentarzach. Oczywiście nie na wszystkie, no bo to też bez sensu, ale na te bardziej ciekawe, najbardziej zlajkowane, no bo nie mogę nagrać z dnia na dzień niestety. W sensie, kiedy chcę, nie mogę za bardzo nagrać. Dobra, przyfanzoliłbym mu jeszcze raz. Tradzik wygrany chyba, się obawiam. Nie trafiłem tym? Dobra, muszę wejść w wave'a i rzucić pasywę. To nie jest tak, że on umarł? Prawie. Gdyby nie flashnął, to by umarł. No ale dobra, on nie gra tepa. Ja gram tepa. Gram również Ignite'a, ale nie zdejmuję go tu raczej, bo on dostanie teraz level up. On chce mnie zbejtować, bo on wie, że tego. On wie, że jego Kugo healnie za 250, więc nie mogę za bardzo wejść w niego po prostu i go zabić, ale on może nie wiedzieć, że BUM 56. Wyobrażasz sobie taką liczbę? Masywna. I teraz znowu leczonko. Oj. Tutaj to troszeczkę poddymił chłop. Nara. Tak się właśnie gra. No dobra, ja umarłem. Z flashem? Co ty gadasz? Z flashem. No dobra, no to Lilia no flash, I guess. Pushuje się to. On tam zintuje, mi się wydaje, bo tu przyjdzie... Ty nie widziała go, on jest geniuszem. Kurna, to jest geniusz! To jest geniusz! Co? Jaki mądry. Przeczytam tego, bo do mnie pisał. Ziomek, pozdrawiam Yty i Gly. Aha, co to Gly? Gamer Legion? Dobra, pozdrawiam Gamer Legion. Czy mam tam zejść? Nie chcę tam schodzić, ja chcę tutaj się pobyć. Jestem cały longsword do przodu, ale ten ziomek jest niebezpieczny tak czy siak. Oj, level też. Trzymaj Q'sa. Dobra, teraz zejdę już, bo on nie ma many i widzę, że są problemy. Chodź tu, małe dziecko. Dawaj killa. Dzięki za fraga, człowieku, takie donaty i jeszcze red buffa dostałem. Ten Tryndo to musi być taki stiltowany. To jest w ogóle main Tryndy chyba, no. Stiltowany musi być, to na pewno. Trzymaj lepę. Młody. Ty w ogóle moja... Ty widzisz? Moja pasywa nałożyła na wszystkich red buffa, co? Nie wiedziałem, że tak działa. Wytyfy? Ja pierdzielę, jaki dojazd. Ty, co on robi? On chce umrzeć, czy co? Tak jak jeszcze zaczął wracać, jakby planował tutaj odlecieć do nieba aniołek. Troszeczkę dużo CS-ów misuje, ale jest to ostatnie z moich zmartwień. Trzymaj Q'sa. Nie trafiłem. Kurna szwa. Wardzik. No nie chciałbym za bardzo wave'a pushować, więc nie zrobię tego. Zobaczmy, czy jestem w stanie ją zone-shotować. Nie, bo nie mam Q. Jakbym miał Q, bym ją zabił. Ej, wyobrażasz sobie, jakie smutne to jest? Znaczy, to bez różnicy jest tak czy siak, bo ja tepnę i sfrizuję na nim. Po to nie będę kupował, bo chyba useless. Albo... Nie kupię. Strata siana. Siema, przerywam ci recall. Oj, ty w ogóle użyłeś swego tego spela? Co ty? Ziomek oszalał. Nieźle. Nawet nie będę tego dopuszowywał, bo no tutaj mu się po prostu cały cannon wave rozbije. A ja nie czuję potrzeby na recalling, jako że się leczę po milion, mam red buffa. No dużo się leczę bardzo. W ogóle tak myślałem, chciałem porobić jakieś bardziej ambitniejsze projekty, ale kurna, tak mnie wszystko do dołu ciągnie, nie? Powoli, nie chcę mówić, że jakiś jestem depresyjny, ale Boże święty. Tak mnie ostatnio ten wypadek dojechał na mentalu, że nie wiem, nie? Ale dobra, damy radę. Wakacje już niedługo. Pieprzona szkoła, nie? A ja będę pisał wielką pracę inżynierską. Sigma. O czym będzie? O tym, jak broken jest Aatrox, nie? O tym będzie moja praca inżynierska. Jak zbalansować Aatroxa? Będzie miała jedną stronę i w całość to będzie... Nie da się. OP gówno, usunąć z gry. Jeśli się nie zgadzasz, to... Przykro mi.
Przykro mi. Jesteś w błędzie. A, ja nie miałem Botrka wiś? A, może miałem, już nie pamiętam. Pójdę w Botrka. Dawaj to. I coś mi przyszło na telefon. Jeśli jest to coś ważnego, to ci powiem co. Ciekawe. O, musiałem za Xbox Passa zapłacić, nie? Pamiętasz, jak kiedyś mi dał ktoś za 3 miesiące? Przepraszam, że nie pamiętam już twojego niku czy imienia, ale ci serdecznie dziękuję, że wtedy dajesz te 3 miesiące Xbox Passa za darmo. Niestety to był jakiś indyjski Xbox Pass, więc musiałem stworzyć nowe konto, bo tam nie chciało mi jakoś zmienić lokalizacji, a ja tylko mi wykrywało, że jestem z Indii. A no wiesz, indyjskie jedzenie lubię, ale daleko mi do bycia z Indii. To prawda. W ogóle zapowiada się wyrównana gra. Ja jestem 3-2. Nie wiem nawet co robię, ale a kogo to obchodzi? Przejdę się tutaj. Co się teraz składa Tryndamera? On gra Graspa, bo ogólnie usunęli Lethal Tempo, nie? Przez to jakiś Yasuo i one te postacie mocno oberwały. Ale widziałem, że i tak sobie nieźle radzą inne czempioniki. Inne typu Caitlyn. Że jest zupełnie OP. Idę, spoko. Ja się przejdę ją wyjaśnić. Tylko zastanawiam się, czy ona jest tu, czy tu już. A to co? Dobra, dojeżdżam ich wszystkich, nie? Jezu, jak broken jest Nocturne. Stop, max OP postać, champion. A w ogóle prezes atak też dostał reworka. Także jakby kogoś to interesowało. W sensie już pewnie wszyscy wiedzą. Po prostu ja troszeczkę ominąłem nowy sezon, bo miałem problemy niemałe. Ghost Flash? Co ty? Byczku. Tylko, żebym ja tu nie umarł, bo on ma ulta, nie? Bałem się, że on ultnie i mnie dojedzie już do końca. A co ty na to, że mu rzucę kół pod turetem i on się rozłoży? Aj! Tak by tego nie zabiło, ale to by było śmieszne dosyć. Trzymaj Q'sa. Chcesz autosa? Trzymaj. Nie wydaje mi się, że on może tu mnie zabić. Chyba nie może. Nie wydaje mi się. Boom i... No raczej zejdę tutaj z kartusem moim, nie? On tu chce przejąć dżunglę przeciwną. Także go będę asekurował w tej sytuacji. Postoję w tym krzaku. Schodzi Lux? Nie schodzi, okej. Pomogę mu nawet, będę taki dobry. Dobra, powodzenia. Ja biegnę na topa, bo ten Trynda to jest wyprano mózgie zwierzę, które perma puszuje bez żadnej wizji, bez niczego. No zwierzę, nie? Co, on nie ultnął? Naprawdę? Dobra, no kanona straci, więc nie jest źle, nie? Napiszę mu, że on ma ulta. Oj, z capsloka przez przypadek. O, nie doleciało moje Q. Unlucky. Ale on nie ma tepa, więc ja biorę plate'a, biorę wave'a. To jest i tak ogromne, masywne zwycięstwo. Masywne. W ogóle byłem też na co-streamie MSI. Pewnie nigdzie o tym nie mówiłem, bo zapomniałem, ale no byłem. Dużo nie gadałem, ale też no... Trochę nie moja atmosfera, bym powiedział. Nie żeby ludzi atmosfera czy coś, nie? Nie chcę zabrzmieć na jakiegoś... to źle zabrzmiało, nie? Jakby to nie o to chodzi, tylko nie jestem przyzwyczajony do takich live streamów, siedzeniu na tego, bo też dostałem informację od razu, żeby nie mówić nic ani rasistowskiego pod tekst, homofobicznych, że ja w życiu coś tego nie powiedział, no jak tak można w ogóle do mnie powiedzieć, nie? W życiu bym nie był homofobicznym albo jakimkolwiek innym człowiekiem. Leczcie się. Ludzie, ja jestem normalnym, miłym chłopakiem. Czasami, że coś powiem na kasantę, to już inna sura, ale to, no jakby to nie może być przypadek, że ziomek akurat tak wygląda. Dobra, idziemy proksować. Nie mam Tiamatu, ale wezmę to, tego wave'a, przejdę dalej, wezmę drugiego wave'a, cofnę się i wezmę Tiamat, chociaż jest szansa, że on mnie chce tutaj dojechać, chłopak. Ciekawe, co on robi, bo mu wave idzie. Ciekawe, nie wiem, co to ma być. Na Tiamat mnie stać zaraz, dlatego dopuszuję. A w sumie ja mogę umierać, bo mnie Lux tutaj dojedzie. Jest też taka sytuacja oczywiście. A, żartowałem, nie ma takiej możliwości nawet. Boom, 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 boom. Wchodzimy tu i B klikamy. Nara. I biorę Tiamat, cofam. Co to jest? Nie mam many. Kurno, ona jeszcze podchodzi, żeby umrzeć. Ja many nie mam, nie. Dobra, trzech na topie. Będziemy mieć z tego mega zyski. Trollface. Drake jakiś? Nie ma nikogo na mapie. Trochę my bad, ale nie wiem, czy ja muszę coś na manę złożyć? Nie mogę. Mana nie daje lifestealu. No i on weźmie całego tureta. Kurna, dlaczego ja nie mogę podchodzić pod tureta i normalnie chillować, tylko od razu dostaję dojazd, a on sobie bierze tureta za friko. To życie jest niesprawiedliwe. Patrz, jak wziął całego tureta. Ja pindole. Jak tak można? No nieważne. W ogóle wchodzę
wchodzę w mega glow up na wakacje, nie? Mega. Musisz mi zaufać po prostu. Ty, co ja tak sięknąłem? A on może brać reda. To będzie taki glow up. Nie, żebym potrzebował takiego, nie? Ale... No wiesz. Ty, a może powinienem zrobić cosplay Random Bruce'a? To by było dobre, nie? To by było dobre. Chociaż nie, no. Random Bruce'a? Chciałbym na jakiś event kiedyś przyjechać, ale... Pewnie musiałbym najpierw pokazać moją, niezapiękną twarz, a... Z tym może być problem. Z tym może być problem. Ale spokojnie, na wakacje już jest tyle pomysłów, nie? Trochę już ich jest. Tylko to trzeba zaufać. Dać chwilę czasu, niech to się marynuje, nie? Marynuje się. On będzie iść na krogi. No dobra, będzie się marynować. Pomysł za pomysłem. Ile to daje AD? 60? Ja pierdziele. Chciałbym się z nim pobić, no ale on jest no co, no kasztanem, nie? On się boi, tylko by turety bił. Teraz będzie się mógł bić, bo tutaj ktoś jest, no właśnie. To jest klasyk, że... Nobek będzie się tylko bił, kiedy tu ktoś jest. Klasyk. Nie fair jest to życie. A gdzie jest mój support? Mój ma 0,4. Super... Supa... Nie, supo this mode. Wybaczam mu za bycie nobem. On bierze tureta z mida. Split pushujący Alistar. Czemu nie zrobił combo w sumie? To dziwne. Akshan też chyba nie podoba się Akshanowi gameplay mojego supporta, tak go pinguje. A ten zawodnik nadal pushuje. Idziemy go powstrzymać. Czy mam jeszcze jakieś ciekawe info? Nie, nie. Chyba nie mam. Oczywiście takie, którym mogę się podzielić. Jest takie również, którym mogę się nie podzielić. Ale takim się nie podzielę. Pozdro, nie? No, nie zejdę tam, bo Alistar. Dobra, idę, idę. Tylko musisz iść, Alistar, idę. Kurna, flashujesz? Go! Co za noob na Alistarze, nie? O kurna, nie chciałem tego brać. Dobra, powodzenia, Alistar. Ja postoję tutaj i zabiję Lilię, spoko. Żartowałem, nie zabiję jej, bo mi sksuł killa. Ja pierdzielę, jak oni... Jezu święty, jak oni są obrzygiwani od góry do dołu, nie? Mam nadzieję, że Trynda na topie? Puszuje cały czas? Ja biorę reda, mordo. Mordo, piwo to moje paliwo, biorę reda. Ravenus Hydra 200 golda, czy zdążę tyle sfarmić? Może być ciężko w sumie. Może buta będzie trzeba sprzedać. Bo tutaj już Trynda będzie biegnąć. Biec, biegnąć? Chyba biec. O, żegnaj świecie. Dobrze się odwróciłem, ale tutaj jest pięciu, więc bez różnicy to jest. Dobra, no ty nie żyjesz, żegnaj. Ja też pewnie nie żyję. Bo tutaj jest pięciu. Po prostu spróbuję mu ulta skastować. Nie udało się, bo dostałem stun od Bardziocha. Unlucky mocno gra, bo dużo ziomków na tym topie z enemy teamu jakoś chodzi, nie? Irytuje już mnie ta Lilia, ten Bard. W kółku prześladują mnie. Ta, już defuje bota, nie? Już defuje bota. Alistar to robot, jest AI, nowy chat GPT udany. Gdzie idzie mój chat GPT challenge? Kurna, robi flankę. Popieprzona krowa, nie? Nie dam się wydoić. Ja pindole. To nic. Ujrzały moje oczy to, czego nie chciałyby ujrzeć. Spróbuję z ultem zaraz dojechać jakiegoś nobka. No, weźmy to. Oni mogą być na blue. Dobra, są tam. Ale Trynda nawet chyba nie ultował, nie? Cały czas, nie? Na pewno, nie? Jestem i tak zdziwiony, że to jest dopiero drugi Drake. Czy uda mi się zrobić na szybko tego wave'a? Powinno się udać. Dobra, nara, uciekam. Cześć jak czapka. Idę w mida, żeby wydefować wave'a. Gdzie idzie krowa? Ty, ta krowa to serio jest jakaś popieprzona. Ty, czy ja tam mogę wbić się na pełnej? Mógłbym. Ten Bart jest w ciul tanki, ale w kogoś innego? Dobra, jadę. Dostał Fira na zoni normalnie. Dawaj, bierz górnego tureta. Idę tutaj pomóc drużynie. Ja go mam, zaufaj mi. Nice. Idziemy midem, no bo topem nie zabijemy tego noba anyway. No nic z tego nie wyciągniemy fighta niestety, ale przynajmniej fight wygrany, nie? Fight wygrany to fight wygrany. Pójdę może jeszcze zabrać kaczki? To by był dobry plan, nie? Żeby kaczki jeszcze podkraść. Kurna, gdyby były oczywiście, ja pójdę na topa. Jakie buty w ogóle w tej grze, jak myślisz? Mi się wydaje, że berserki mi polecają, ale to nie jest za dobry wybór. A zresztą po co jakieś mi buty? Dawaj lifesteal. Ja mam iść w lifesteal. Buty nie dają lifesteala. A może te nowe? Jak one? A nie, one typ
150 tysięcy unitów muszę przebiec? To nie jest jakoś mega dużo? Wydaje się dosyć dużo. Dobra, z nim się żegnamy. Papa. Na naszych tyłach również ktoś umiera. Nie mam wizji. Nadal nie mam wizji. Weź, uderz to, byczku. Nie widzę nic. Kurna. O, dobre, dobre to było. Nice, Alistar. Tylko Lux kończy grę, nie wiem co ona robi. Ja pindole, Lux normalnie w bazie. Dobra, bawcie się dobrze, ja biorę Tureta. Ty coś za dużo mnie pingują ci ludzie, mi się obawiam się, że chyba będę musiał ich za sekundę zmutować. Dobra, na razie. Na razicho. Tutaj normalnie jest Bart na plecach cały czas, okej. Okay. No przynajmniej sporo fragów wpadło, nie? Ja się tepnę. Mamy do czego się tepnąć? Mamy. Dobra, tepam. Teleportuję. Trzy osoby nie żyją, go, go, go. Report Lux trolling. No ten action był tak zesrany, że ona split pushuje, że ona całą grę weźmie, nie? Ale no, weźmie, przepraszam, weźmie. Ale oczywiście to jest Lux, więc nie weźmie. No i gitara, mamy tego, Baronito. Nawet nie będę chyba iść na tego mida, nie? Po prostu pójdę topa podefować. Bo tutaj chyba będzie Trynda. Albo i się cofną? Chyba się cofną. A nie. Co to jest? Ale akcja. Nara. Został z zaskoczenia zabity, nie? Nie spodziewał się z zawinkla nokturna. Taka akcja. No i jedziemy topem, nie? Czy ja mogę zabić tą Lilię? Ona jest dosyć tanka w sumie, ma zonie, ale... no 16 level niby mam. On jest na midzie, ty. On, jestem 4 levele do przodu od nich. Co jest? Ja jestem taki najedzony? Dobra, no po prostu weźmiemy Plate'a, znaczy Tureta całego. Milion golda. Stać mi na chyba kolejny item już. Wezmę tego... Wave'a. Jeszcze... O, chciałem jeszcze tego zautatakować, ale się nie udało. No i cofka, nie? Cofka, cofka. Skoro mam cały item w bazie, Drake wstaje niedługo. Dawaj to. No i buty w końcu jakieś kupię. No, niech będzie to, bo mnie stać i idę. Napiję się tylko na szybko wody. Kurde, tak mi gardło ostatnio boli. Ale no, nie wiem. Wszystko. Wszystko naraz się dzieje. Ten nubek znowu na topie. Siema, nobie. Bijemy się do końca, kasztanie? Przecież ty nie wygrywasz tego w żadnym świecie normalnym. Nie ma najmniejszych szans. Co ten ziomek oszalał? On oszalał chyba. Zbyt dużo się leczy, szef. Dawaj healing. O kurna, ale leczenia. No, oddaję. A, nie gram Bloodline'a, ale no... zapomniałem, przykro mi. Dobra, wjeżdżamy pod Tureta. Nie dygam się. No i teraz zobaczmy, ile się będę leczył. O kurna. Siema, byku. Potrzebuję jakiegoś wave'a. Nie zdążyłem ultnąć. Jakbym miał wave'a, żeby się leczyć, to nie się wyleczył, ale wziąłem Tureta. Dobrze, że mam muta, ponieważ mój 0.5 Alistar i 1.7 Kartus to są zawodnicy, którzy lubią wydawać głos, a ja nie lubię słuchać szczekania psów. Pozdro 602900. Gdzie jest jakiś lifestyle? Tutaj. Ty, co ty gadasz? A, już myślałem. No dobra, no to idę w to chyba. Daję 10%, to daje Omniwampa, to tylko jak się sprokuje na to. Złożę to w takim razie. W ogóle to kryta już nie daje, co ciekawe. Ty, a ten drugi item? A, usunęli go, ty, bo był kiedyś ten item taki na bruzerów, co też QSS-a dawał, nie? Był taki, taka maczuga, ale najwyraźniej już jej nie ma. Nie wiem, czy ktoś ją kiedykolwiek złożył. Może. Useless gówno. Ten Trynda normalnie biega i wszystkich zabija, nie? A ze mną nie ma najmniejszych szans, ale no... No wiesz jak jest, nie? Jestem potężny. No ja nawet nie wiem... A, on ultował? Ultował chyba, nie? Dobra, dawaj, dziecko, bijemy się. Gala Fighter. Idę ukraść wave'a na midzie, dopóki action nie kontaktuje. Pozdro. I idę na może top wave'a, a co ty na to? Skoro oni mnie całą grę pingują, żeby iść topa defować, no to idę na topa, nie? Mimo, że często gęsto nie trzeba tam być, ale to też jest taka, no, nie powiem, że nie, jakby split pushowanie jest dosyć dobre na tych gorszych zawodników, no bo jest taka wkręta, że jeśli ziomek jest tu, to jest koniec gry, nie? Oni już kończą grę. No prawda jest taka, że nie skończą bardzo szybko, jeśli to nie jest Yorick czy coś, z Demolishem i z Hullbreakerem i aż tak nie trzeba się dygać. Da się często gęsto zrobić fajta i dopiero później iść wydefować. Oczywiście nie zawsze, czasami potrzebna jest nagła interwencja, ale z reguły nie jest potrzebna ta interwencja aż tak szybko, nie? No teraz przeciwnej drużynie by się przydała interwencja, bo ja z Kartusem
jesteśmy w stanie skończyć tą grę, bo jesteśmy w dwójkę. Czy oni zdążą zaczaić, że my to kończymy, gówno? Może? Dawaj, kończymy to. Wyłączam światło. Ty, ale leczenie! Kurde! 700 health'a. Klose. Niestety oni biorą teraz Drake'a i Barona, ale no, Nexus prawie upadł. A, no dobra. W ogóle mam 350 AD. Dużo, dużo. Coś mi jakiś katar męczy, nie? Katar, ale bo ogólnie jak wtedy jeszcze... A, tu wrócę do tamtej opowieści. Jak byłem na tym pogotowiu, to ja siedziałem 7 godzin. To nie był jakiś mega ciepły dzień, ale byłem w tych krótkich spodenkach i w krótkiej koszulce, tak o. Chillowałem. No, wiesz jak jest. Wiesz jak jest. Widzisz taki build na nocturnie. Jesteś przestraszony, czy nie? Ja powiem szczerze, że trochę jestem. Pójdę botem i spróbuję może, nie wiem, znaleźć coś, jakiegoś fraga, może jakiegoś koniec gry. Może uda się skończyć akurat, kto wie. Raczej nie, no bo mają oni Barona, więc będzie trzeba go pewnie przeczekać, chyba że tutaj zgubi się jakiś cukierek. Zobaczmy, może mój action coś upoluje. Ja mam ulta jakby co. Spinguję, może mam ulta. Okej. Masz ją? Dobra, ja ją mam. Żegnaj świecie. Ja tego nie przeżyję. Tutaj mnie czterech bije. Nie, może niepotrzebnie wjechałem, ale zobaczmy, co moja drużyna ugotuje. O kurne, jaki ult barda. Kto to wygrywa? Caitlyn, zabijcie Caitlyn, błagam. Caitlyn? Ty, mój action ma cały czas gia, to jest win. To jest koniec gry. Zablokuj. No kurna, ten Alistar to jest... Dawaj ją! Jedna bomba. Nice, koniec gry. Dzięki Bogu, nie? Już nie mogłem. Dzięki Bogu, dawaj jeszcze AP, dopycham na koniec. Jeszcze sobie tepnę, kurde bele, co za gra. A, jak USS-a miałem, zapomniałem. A, nieważne, kogo to obchodzi? Dawaj, last hituję tego. 50 golda? Boom! Plus 50, dzięki Bogu, że to wygraliśmy.